Witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki filmik na temat lutownicy T12 i sposobu jej zasilania. Niektórzy z Was bardzo dobrze się orientują w temacie i wiedzą, że żeby uzyskać maksymalną wydajność takiej lutownicy T12, potrzeba zasilacza 24V 3A. I powiem Wam, że takiego zasilacza nie miałem. I wykombinowałem sobie coś takiego, że po prostu wykorzystałem zasilacz od laptopa, w tym przypadku Della. I zobaczcie, on tutaj ma parametry na wyjściu 19,5V, 3,34A. Czyli teoretycznie, jeżeli sobie byśmy to pomnożyli, gdzie ja tu mam jakiś kalkulator, szybko, żeby sobie to policzyć. Ile ten zasilacz jest w stanie... Nie, tu jest nawet napisane. Nie muszę liczyć. Ten zasilacz jest w stanie maksymalnie wydać siebie 65 W. 65 W, czyli troszeczkę mniej niż ma ta lutownica. I powiem Wam tak. Porównamy sobie z zasilaczem, który ostatnio kupiłem na OLX-ie. Jest to zasilacz japoński. Z tego, co się dowiedziałem, był używany gdzieś w maszynach jakiś w firmie i to jest zasilacz IDEKA 24V i wydajność ma maksymalną 8,4A, czyli ten zasilacz wbrew pozorom nie dość, że japoński, bardzo dobry, bo co japońskie to raczej swoją jakość ma, bez problemu teoretycznie powinien mi obsłużyć takie dwie lutownice. 3 ampery max, czyli 6 amperów jeszcze mam w zapasie troszeczkę, czyli mógłbym sobie przerobić coś takiego na tym zasilaczu, że dokupić drugą z lutownicy T12 i po prostu dwa groty mieć, jeden taki, drugi inny i szybko sobie tylko zmieniać bez potrzeby wyciągania, chociaż w tym wypadku, jeżeli chodzi o T12, to jest bajka, bo wyciągamy grot w ciągu chwili, nie ma to jak w tych starszych lutownicach WEPA, że musicie odkręcać i tak dalej. I dzisiaj sobie w ogóle zrobimy taki filmik, że porównamy, zmierzymy, ile amperów pobiera ta lutownica na zasilaczu od laptopa i na tym zasilaczu 8 amper. W tym celu użyję sobie miernika, który sobie tutaj przygotowałem. Sprawdzimy najpierw na zasilaczu od Della. Ja sobie go podłączam pod zasilanie. Chwila, moment. Zasilacz podpięty jest do zasilania. Teraz tak. Tutaj mamy wtyczkę. Tutaj mamy wtyczkę. Włączmy sobie miernik wstawiony na zakres 20 amperów. I zobaczmy, co nam pokaże miernik. Podpinam lutownicę, na razie bez zamykania obwodu. I uwaga, możemy sobie, daję na minimum zakres, czyli 200 stopni. I zobaczmy, co się stanie, jak teraz podłączę tutaj kabelek do tej końcówki. Obserwujcie miernik, jak będzie się to zachowywało. 2,21 A maksymalnie. Lutownica się nagrzewa, mrugając czerwoną diodą. Po nagrzaniu będzie zielona dioda. No i oczywiście już widzimy, że lutownica praktycznie nie pobiera żadnych amperów, tylko sporadycznie się dogrzewa. Widzicie? Tak działa właśnie pobór tego prądu. I teraz będę zwiększał grzanie. 2,26 A maksymalnie, co tutaj wskoczy. Daję na maksa. 2, no powiedzmy, że ten 1,8. Widzicie, że skacze zresztą. I po osiągnięciu oczywiście tej założonej temperatury zaświeci nam się zielona dioda. No i ten pobór już będzie praktycznie minimalny.
W zasadzie już można powiedzieć, że się chyba nagrzała, ale jeszcze widać, że coś tam sobie dogrzewa. I teraz, jeżeli skręcę na minimum, całkowicie ustał pobór prądu. Także tak to wygląda w przypadku zasilacza Dell. 2,20 chyba 6 ampera maksymalnie pociągnęła ta lutownica. I teraz sobie sprawdzimy, ile pobierze nam na tym zasilaczu od... co kupiłem na Allegro. Tylko będę musiał sobie tutaj wypiąć to. Zrobiłem zwarcie. Słuchajcie, zrobiłem zwarcie na tych dwóch rzecznikach, ale na szczęście zasilacze mają zabezpieczenie, także wystarczy tylko odłączyć od zasilania. Dzieda się zaraz wygasi, bo kondensatory się ustabilizują. Na szczęście zasilacze mają zabezpieczenie przeciwzwarciowe, także nic się wielkiego nie stało. Nie ma się czego bać. No i teraz sobie podłączymy oczywiście ten zasilacz. Tu trzeba być troszeczkę bardziej ostrożnym, bo jak widać jest dostęp do 220 V, czy tam 40, żeby było poprawnie. I powiem Wam tak. Najpierw co muszę sobie zrobić? Gdzie ja tą wtyczkę dałem? Końcówkę. Gdzieś ją trzepłem i teraz nie wiem gdzie. Chwila, moment. Gdzie ja to położyłem? Dobra, tu jest lutownica. Chwila, dajcie mi chwileczkę, zrobię pauzę, bo się zamotałem przez to zwarcie. Dobra, słuchajcie. Zasilacz podłączony do zasilania. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu jest zielona dioda, się świeci. Jest regulacja jeszcze chyba tutaj na wyjściu. Można sobie regulować albo ampery, albo wolty. Jeszcze tym nie kręciłem. Dobra, robimy sobie testa. Teraz podłączam T12 pod ten zasilacz. 24 V, 8,4 A. Najpierw sobie podłączymy końcówkę. I uwaga, kładę lutownicę sobie tutaj z boku, tak żeby sobie leżała. I podłączam teraz, zamykam obwód i obserwujcie miernik. Oczywiście daję na minimum lutownicę, 200 stopni. I patrzcie, co się będzie działo na tym mierniku. Pamiętamy, że na zasilaczu od laptopa Dell było 2,26 maksymalnie. Teraz zobaczmy, ile pociągnie na tym zasilaczu. 2,30, 2,70. No i co się stało? A, to się stało, że wypadł mi od miernika kabelek. Muszę jeszcze raz podłączyć. Dobra, jest. Jeszcze raz robimy testa. 2,76, prawie 3 ampery, 2,73. No i ten czas powinien być krótszy, mi się wydaje, bo w zasadzie już osiągnęła swoją temperaturę. Czyli jaki mamy wniosek? Pod zasilaczem 24 V, 8 amperów, lutownica się nagrzewa do 200 stopni praktycznie, nie wiem, w 5 sekund? Bardzo szybko. Już jest nagrzana. Teraz zwiększę na większą temperaturę. 2,70. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sekund może. Tak, 10, około 10 sekund się nagrzewa, jeżeli zwiększymy sobie temperaturę. Teraz daję na maksa. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, gdzieś 7-8 sekund. Można powiedzieć, że już dochodzi do tej temperatury. Także co? Mamy fajny teścik na dwóch zasilaczach. Wniosek jest taki, że na 24 V lutownica się o wiele szybciej nagrzewa.
ma lepszą wydajność. Teraz podejrzewam, że dopiero ta lutownica osiąga swoje pełne parametry. No i pozostało mi tylko jakoś ten zasilacz sobie zabudować w jakiejś obudowie, tak żeby to było ładnie zrobione. Do tego celu nawet bym wykorzystał, powiem wam, taki mam fajny miernik, który by mi pokazywał wolty i ampery oczywiście też. Kupiłem sobie coś takiego kiedyś, tylko teraz akurat nie mam tego tutaj na stole. Dobra, nie będę chyba przedłużał tego filmiku, bo już 10 minut jest. Miał na celu tylko pokazanie, jaka jest wydajność zasilacza od laptopa, a pomiędzy takim już 24-woltowym zasilaczem o dużej wydajności amperów. No i powiem wam, że jestem zadowolony z tego zasilacza, naprawdę. Japońska marka, także podejrzewam, że zasilacz, muszę sobie go wyłączyć, żeby nie zrobić zwarcia przypadkiem znowu. A tutaj on chyba też powinien mieć zabezpieczenie przeciwzwarciowe z tego, co sobie czytałem w instrukcjach o tym zasilaczu. I powiem wam tak, pokażę wam jeszcze na sam koniec, jaki zasilacz chciałem kupić i powiedzcie mi w komentarzu, czy bardziej opłacało się kupić tego Japończyka. Jeszcze raz wam pokażę. On może być montowany powierzchniowo, jeżeli chodzi o tak o poziomo. Jakoś chyba w pionie. Tak o. W dwóch pozycjach może być. Tak i tak. Powiedzcie mi w komentarzu, czy opłacało mi się lepiej kupić ten zasilacz. Ja nie zdradziłem ceny, za ile go kupiłem. Za 40 zł. A co się najeździłem, żeby tam dojechać do tego gościa, to już zostawię sobie. I teraz zrobię pauzę, tylko znajdę zasilacz na Allegro, który chciałem kupić i powiedzcie mi, czy lepiej było wybrać tego Japończyka, czy tamtego. Chociaż tamten będzie miał fajne opcje, bo będzie miał dużo zakresu przyłączania voltów. Dobra, słuchajcie, chciałem sobie właśnie kupić taki zasilacz za 50 zł w sumie, plus jeszcze oczywiście wysyłka. Chyba, że to jest z Wrocławia z odbiorem osobistym. No jak widzicie, tutaj on ma przełącznik pomiędzy tym wyborem voltów. No jeszcze dodatkowo ma te dodatkowe końcówki, dzięki którym możemy sobie podłączyć do różnych tam gniazd zasilania. No i tu pisze zasilacz uniwersalny 12-24 V, 4 ampery, czyli do 12 by spokojnie, praktycznie, teoretycznie starczył. Nie wiem, ile ma amperów na 24 V, ale to zaraz się można dowiedzieć tutaj z opisu. 4 ampery idzie na 20 i 24 V, czyli no bez problemu by obsłużył te 12. Rodzaj zasilacza impulsowy. No i wybór, wyjście napięcia ma 12, 15, 16, 18, 19, 20 i 24. No to jest o tyle fajne, że ma te wybory. No i powiedzcie, czy lepiej opłacałoby się taki zasilacz za te 48 zł, czy ten, co kupiłem za 40 Japończyka? To jest już tak na koniec. No i oczywiście przydają się takie szybko złącza do zasilania DC. Bardzo fajne. Akurat ja kupiłem w GoTroniku. Tylko jedno niestety. Będę musiał sobie kiedyś zamówić więcej. No i to by było na tyle. Taka rozkmina. Dwóch zasilaczy do lutownicy T12. Oczywiście jeszcze można sobie zrobić motyw z obudową do stacji T12 z akumulatorem od wkrętarki. Tak jak to robi Kreator. I to mi się cholernie podoba, to jest niesamowicie mobilne, bo wkładam do plecaka taką lutownicę i po prostu mogę wszędzie lutować, na dworze, w każdym miejscu. Także to jest chyba najgenialniejszy sposób zasilania lutownicy T12, jaki chyba jest możliwy na świecie, że tak powiem. Dobra, to by było na tyle, kończę nagrywanie, nie przedłużam, bo już leci 15 minut. Także pozdrawiam i trzymajcie się. Liczę na jakieś komentarze w sprawie tego wyboru. Co lepsze? Taki zasilacz z Allegro czy ten Japończyk? Pozdrawiam, trzymajcie się.